Start oczywiście bardzo udany, 8 medali na Mistrzostwach Europy, więc ogromny sukces, drugie miejsce w punktacji medalowej, jeżeli chodzi o panie, czwarte miejsce całego teamu, więc tak jak już podkreślałem wcześniej, każdy wyjazd na Mistrzostwa Europy Świata w ostatnim czasie, w tym roku mamy do przodu, wszędzie medale, sukcesy, więc myślę, że to szkolenie przebiega prawidłowo, no i wybory były słuszne. Powiem krótko. Wspaniały sukces, duże brawa dla zawodniczek, zawodników, trenerów kadr narodowych, jak również i trenerów klubowych. Liczyłem po cichu na jakieś tam medale, zarówno w grupie kobiecej i męskiej, no ale naprawdę tego się nie spodziewałem, żeby wrócili z tak zwanym workiem medali. I piąta pozycja na Mistrzostwach Europy, uważam to naprawdę za bardzo duży, duży i wielki, jeszcze raz powtarzam, sukces naszego polskiego boksu. Duma i zadowolenie i to, że moja praca nie poszła na marne. Dumę taką czułam, no i że jednak praca się nie poszła na marne. Która walka była najtrudniejsza i jak oceniasz w ogóle całe? Myślę, że finałowa była najtrudniejsza. Chociaż pierwsza walka też była trudna, no bo tak się przełamać, bo to była moja pierwsza walka międzynarodowa też z Irlandką, więc to była chyba pierwsza walka i finał, to były chyba trudniejsze walki, no. Z trenerem Kamilem i z Łukaszem byliśmy tydzień w Wałczu i tam mieliśmy treningi trzy razy dziennie, no i tam się technicznie przygotowaliśmy na właśnie Mistrzostwa Europy, no i też jeszcze poza zgrupowaniami też w klubie, nie? Ja zrobiłam trzy walki, pierwsza była właśnie z Hiszpanką, druga z Litwinką i finał miałam stoczony z Irlandką, gdzie po niejednogłośnej decyzji sędziów przegrałam 3-2. Pierwsza runda właśnie była 4-1 dla mnie, druga 5-0 dla przeciwniczki i trzecia 3-2. Wygrałam dwie rundy, ale przegrałam pojedynek. No właśnie, tam niewiele zabrakło. Mocno byłaś zła na całą tą sytuację, walkę? Tak, no wiadomo, jest taki niedosyt. No ale trzeba wrócić na salę i ciężko trenować. Było ciężko, na takim poziomie nie mogłam oczekiwać łatwej drogi, ale się udało. Jestem tak szczęśliwa, ale określenie, jakiegobym użyła, to chyba dumna. Dumna po prostu z siebie, że wytrwałam. Bardzo się dobrze czułem fizycznie i mentalnie. Dużo było rozmów przed walkami z trenerem Darkiem i z trenerem Cezarem, więc to naprawdę dużo pomogło. No i wychodziłem co walkę z chłodną głową, tak? I niczego nie brakowało. Czułem dumę, że ta praca przez ten długi bardzo okres, no, nie poszła na marne. W końcu jest srebrny medal, nie? Ale jest trochę niedosyt tego finału. No ale co zrobimy? Za rok wracamy po złoto. No ogólnie trochę zmęczony już jestem, wiadomo, bo jest późna pora. Tak, no jestem ogólnie zadowolony z siebie, chociaż mam lekki niedosyt, bo mogło być złotko, co nie, tam walka półfinałowa dość równa, no ale przeciwnik lepszy, no i jest brąz. Jest czym się cieszyć też. Skończyłem Mistrzostwa Polski, od razu kadra w maju, później następne i dość sporo tego wszystkiego było do tych mistrzostw. No już wiadomo, czasami było ciężko, wagę trzeba było trzymać. No. Mógłbym go tak na wszystko, no ale chciałem ten medal zdobyć. Było dosyć ciężko na kadrach, wcześniej z trenerem Dariuszem Kanowskim. Turniej był bardzo stresujący, ale fajna atmosfera, fajni ludzie. Fajnie się gadało, rozmawiało z kolegami z zagranicy i fajnie to było zorganizowane. Trenerzy mówili, żebyśmy się wierzyli w siebie i nie dali sobie odebrać marzeń i głównie głowę tak nastawiali, prawda? Serdecznie gratuluję całej ekipie, panom trenerom przede wszystkim za dobre przygotowanie. Coraz lepiej z każdego wyjazdu. Jestem bardzo dumny z was wszystkich. Oczywiście premie będą i nagrody, jak zawsze, na forum boksu olimpijskiego 10 czerwca. Wielkie brawa jeszcze raz. Brawo! Brawo! Dziękujemy! Dziękujemy!
srebrny medalista Fabian Urbański, no wspaniałe dwie walki z zawodnikiem z Azerbejdżanu, silnym fizycznie, tak samo było i z tym Rumunem, no, no klasa, no ja jest kapitanem drużyny, wierzyłem w niego, naprawdę zasuwał ostro i wiedziałem, że stać go na naprawdę, no trudno, w finale przegrał z Irlandczykiem, wiemy, jest to ekipa mocna, dał z siebie ile mógł, jest to pierwszy rocznik kadeta, więc za rok myślę, że będziemy szli w górę. Jak najbardziej. Jak przed wyjazdem powiedziałem, że jest dobrze, że ekipa jest przygotowana, zmotywowana, że na pusto nie wrócimy i myślę, że trzy medale, poza tym dobre walki. Jestem bardzo zadowolony z chłopaków za postawę, szczególnie za medale, tak? No, dawno takiego wyniku chyba nie mieliśmy. Ja nie wiedziałem, czego się spodziewać na tych mistrzostwach Europy, bo to, tak jak mówię, to moje pierwsze mistrzostwa Europy kadetów, więc ja wiedziałem, że mam mocne dziewczyny, tak jak mówiłem, że nasze dziewczyny są mocne, tylko nie wiedziałem, że aż tak bardzo, że aż tak dobrze nam to wszystko pójdzie. Tam wszystko zagrało, ten finał, no te dwa finały mogliśmy też tam wygrać, tam nie było, także... Tam niewiele brakowało, nie? No Kinia 3-2, gdzie wygrała dwie rundy, a przegrała walkę. No i tak mówię, i Oliwka trochę tam mogła bardziej, no ale... Daliby nam te medale przed mistrzostwami, to byśmy je wzięli w ciemno. Tak jak mówiłem wcześniej, to już jest pokłosie właśnie Akademii Boksu Olimpijskiego, które powołaliśmy parę lat temu. W tej chwili mamy 76 akademii i to jest, już są owoce właśnie tej ciężkiej pracy. Na mistrzostwach młodzików 9 medali, teraz 8 medali. W grupie juniorskiej też były medale, więc wszystko, tak jak mówię, to szkolenie uważam, że przebiega bardzo prawidłowo. Na pewno tutaj należy podkreślić dużą rolę zarówno Akademii Boksu Olimpijskiego, jak również wprowadzenie grupy wiekowej, w grupie wiekowej młodziczek dziewcząt w Mistrzostwach Polski, jak również i Mistrzostwach Europy, gdzie również zdobyliśmy wiele medali i te szkolenie, tak jak zakładaliśmy, zacząć od tych najmłodszych i właśnie są już widoczne pierwsze efekty, ale również należy podkreślić to, że i zarówno i w grupie juniorskiej, jak i seniorskiej zaczynamy liczyć się zarówno na mistrzostwach Europy czy świata, potrafimy zdobywać jakieś medale, także mam nadzieję, że uda nam się w końcu uzyskać medal Igrzysk Olimpijskich.